Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj przegląd tak naprawdę urodzinowej aktualizacji dosłownie minutę temu pojawiło się info na polskim forum więc stwierdziłem, że przejrzymy sobie, zobaczymy co tam za nowości na urodziny dla nas wprowadzą i tak dalej, nie ma nowego serwera, nie ma W50 to jest tak naprawdę największy, można powiedzieć, największa bolączka wielu graczy głównie zagranicznych, myślę, że polskich też bo bardzo dużo osób wyczekiwało, że właśnie w ten piątek już będzie to W50 okazało się, że nie będzie za tydzień też nie wiadomo, czy będzie, bo coś tam mówili, że to nie fair, żeby legendarny Loch startował razem z serwerem, bo wtedy gracze nie mają szans wejść do tego Lochu. Mimo że W44 na przykład startowało razem, właśnie z legendarnym Lochem, i wtedy to nie przeszkadzało, więc nie wiem o co chodzi. Może być tak, że W50 dopiero 9 lipca mm, zawita u nas, ale okej okay, No dzisiaj nie o tym, dzisiaj o urodzinowej aktualizacji zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Wszystko mi się tu nagrywa, jest strasznie gorąco, więc Sorki, dzisiaj jeszcze w ogóle będzie drugi film o 16 ale okej, okay, lecimy. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma nową kolekcję gier o średniowieczu. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, są tutaj naprawdę gierki w fajnych cenach. Oprócz tego oczywiście bardzo dużo gier na inne platformy, karty podarunkowe do ładowania i tego typu rzeczy. Eneba wyróżnia się też tym, że jeżeli będziecie mieli jakiś problem ze swoim kluczem, który zakupicie, to działa tam support 24x7 przez live chat, możecie się skontaktować i wyjaśnić wszelkie problemy. No i zachęcam oczywiście do linków w opisie, dlatego że tam znajdziecie sobie aktual, Ofertę. Możecie zarejestrować się z mojego reflinku i dostać 1 euro na start. Możecie również użyć kodu neutral. Zaprezentuję jak to działa. Wybierzemy sobie tutaj nową gierkę, tak naprawdę możemy sobie ją kupić za 105 ,58 zł 58 groszy. No i jeżeli nas zapytają o kod rabatowy, no to wpisujemy po prostu neutral i dzięki temu dostaniemy 3% zniżki. Więc myślę, że to jest również fajna okazja, żeby właśnie sobie jakąś gierkę nową zakupić. Jak widzicie, rabat 3 ,16 zł 16 groszy. Witajcie, Graszek. Zenfidżet ujrzała światło dzienne 12 lat temu. Chcielibyśmy podziękować za nieustające wsparcie przez te wszystkie lata. No właśnie, Gierka już ma 12 lat. Aby uczynić tę okazję, po... przedstawiamy naszą urodzinową aktualizację wersję 9.0 z następującymi nowymi funkcjami. Uwaga, nowym legendarnym lochem, który będzie 25 czerwca od 18 do 4 lipca. Czyli zobaczcie, tutaj jest zmiana, bo zazwyczaj legendarny loch startował właśnie o godzinie, o po północy po prostu, nie? Czyli jak tam miał być świat piątku, to w w, tam w północ, między czwartkiem a piątkiem, już ten legendarny log wystartował, natomiast teraz startuje o 18, co ciekawe także to jest zmiana do 4 lipca, czyli że no jakiś tam czas będziemy ten loch mieć u siebie. No i co? No to jest gid, generalnie informacje odnośnie legendarnego lochu. Jeżeli ktoś nie wie co i jak, wczoraj wrzuciłem taki film, zapraszam do obejrzenia, gdzie tam właśnie informacje takie najważniejsze umieściłem. No i oczywiście jak już wyjdzie w ten piątek, to tam sobie coś nagramy, jakiś gameplay zobaczymy jak to działa, czy coś pozmieniali względem tego lochu wielkanocnego czy nie. No to tam wszystko się jeszcze okaże. W każdym razie no tak jak przewidywałem we wczorajszym odcinku, właśnie w piąt będziemy już ten loch mogli ogrywać nowymi legendarnymi przedmiotami to też duża nowość wiadomo że jak jest nowy legendarny loch no to są też nowe legendarne itemki bo na tym to polega jakby na zmienionym wyglądzie także niech będzie, opcje pomijania misji w karszmie podczas oglądania reklam to właśnie yy, ciekawe o co z tym chodzi, w sensie yy, no nie wiem totalnie, czy to po prostu za obejrzenie reklamy skończy nam się misja, jak to ma miejsce w tych gierkach na telefon niektórych yy, czy dalej będzie można laki coiny jakby mieć, podejrzewam, że jak nie będziemy robić misji, to będziemy mieć telewizor yy, w sensie reklamę za laki coina, jak będziemy robić misję, to za, mis za telewizor będziemy mogli yy, pominąć właśnie ją ale to jeszcze nie wiem jak działa, to tylko na androidy i na iOS, -y, czyli tylko na telefon -y. No zobaczymy jak to będzie wyglądać, no to jest taka można powiedzieć nowa funkcja, ale no nie przesadzajmy, to są urodziny gry, więc no to nic takiego. Zmieniałam grafikę klejnotów, no właśnie tą grafikę mam dla Was przygotowaną, tak to będzie wyglądało, nie wiem czy to jest ładne czy nieładne, no to jest mały gem z tego co wiem, będą jeszcze średnie i duże oczywiście, no ale tak to się będzie prezentować czy to jest ładne, czy nie, no wiadomo, kwestia tam upodobań wielu ludzi, no ale do nie jest to, że tam dodam chyba w tytule hit czy kid, jeżeli chodzi o tą aktualizację, no to moim zdaniem zdecydowanie kid, zdecydowanie nie ma nic ciekawego, znowu wszystko oparte na legendarnym lochu no i nową funkcję nazywanie nowe legendarne przedmioty no do średnio, no i zmieniony wygląd gemów no to jak nazywają nową funkcją i wymieniają tak naprawdę poczekajcie to wam schowam, wymieniają tak naprawdę w pięciu, jeżeli dobrze widzę, naj, widzę najważniejszych funkcjach że jest nowa grafika klejnotów, no to znaczy, że coś jest zniechalo. no i coś trzeba zmienić, zwłaszcza, że tak jak mówię ogromny hejt się wysypał właśnie na przykład na tawernie discordowej przez to, że w50 jeszcze nie ma, bo Raczej najbardziej czekali właśnie na ten serwer. Ogromna liczba, wiadomo, bardzo duży hype. No, a tutaj niestety nie ma tego dla nas. No ale okej, okay, lecimy dalej. To jest ta grafika klejnotów, wieloma innymi drobnymi zmianami oraz poprawkami. Okej, okay. otwórz spoiler, aby dowiedzieć się więcej zaraz, to chociaż może od razu to zrobimy. No i tak, z nowych funkcji mamy legendarny loch szemrana impreza urodzinowa, czyli to co ja mówiłem, bodajże dwa odcinki temu, że będzie to taka mroczna strona Shakesa, mroczna strona właśnie tych urodzin Shakesowych czyli po prostu no taki oparty na samej grze, nie? nie ma tam żadnego innego motywu. Legendarny loch, 12 nowych legendarnych przedmiotów, wiadomo, nowe intro, no to to co tam mogliśmy sobie otworzyć w gierce, spoko, nowe specjalne pokoje, spoko, nowa grafika pomieszczeń potworów, wiadomo, no większość nowych funkcji odnosi się do legendarnego lochu, czyli po prostu do tego, że jest inny. I tyle, więc no tak to wygląda. Nowa animacja przy otrzymywaniu legendarnego przedmiotu. Specjalne drzwi do sklepów i potworów yy, bossów niech będzie. nowe licznik czasu, kiedy log zostanie odblokowany. Spoko. Yy, ogólne: nowy typ wydarzenia urodzinowego. No to niech tam będzie, aha właśnie, bo jeszcze nie wiemy jakie będą eventy w te urodziny, na ten temat chyba dostaniemy informację dopiero jutro, więc, więc jeszcze nie wiadomo jakie evenciki będą, no zobaczymy co tam nam dadzą, no ale niech będzie, że to będzie nowy typ, no i nowe loko urodzinowe, okej. Okay. Ogólne aplikacje można teraz pominąć zadanie oglądając reklamy, no właśnie, czyli yy, tak jak mówiłem, no, no właśnie. Mam nadzieję, że Lucky Coinów nie usuną, bo to by był straszny strzał w kolano i wydaje mi się, że tak to po prostu będzie, że jak mamy, w, jesteśmy w trakcie misji i oglądamy reklamy, to ona pominie misję. Natomiast jeżeli jesteśmy tam, nie wiem, przy doktora Bawwu, w karczmie, ale bez misji, czy coś, to wtedy będziemy mogli sobie farmić Lucky Coiny yy, No mam nadzieję, że to tak będzie działało, nie? To takie moje przypuszczenie, ale to mówię, zobaczymy. Yy, no i dobra, jeżeli chodzi o zmiany zbalansowane tam buffy i debuffy w legendarnym lochu. Legendarne przedmioty mają teraz losowe runy z wyjątkiem pierwszego z runą punktów wytrzymałości. Okej, okay, to też jest dziwne dla mnie. W sensie nie wiem jak to będzie działać. Czy po prostu pierwszy itemek ma perżet, a każdy kolejny ma tam jakąś inną runę, czy po prostu na przykład nie wiem, dostaniemy pierwsze buty mają runę perżet, drugie dostaniemy rękawice mają również runę perżet, ale jak już za trzecim razem dostaniemy znowu legendarne buty, to one już mają może inną runę. Może tak to będzie działać. Jeżeli, jeżeli jeżeli nie, jeżeli tylko pierwszy legendarny ten w ogóle będzie miał runę na perze, a reszta nie, no to dziwne i bardzo słabe, ale obawiam się, my, znaczy myślę, że nie, bo, no bo jakby wiadomo, to by wtedy nie miało sensu lecimy dalej zwiększony minimalny pancerz przedmiotów legendarnych to akurat na plus dlatego, że te legendarki były bardzo spoko pod względem statystyk ale jeżeli chodzi o pancerz to często dawało o wiele mniej niż zwykłe itemki więc to jest git, to już miałem takie wrażenie, że właśnie coś z tym jest nie tak lista rzeczy do zrobienia, czyli ta lista to do którą my, jak tam chyba dwa razy w pocztę klikniemy to mamy wpisy o zmienionym rozmiarze w trybie poziomym czyli to tam jakieś, jakaś zmiana pierdołowata powiedzmy nowa grafika klejnotów, no właśnie to co już Wam pokazałem no, i naprawione błędy, yy, właśnie, nie ma w ogóle balansu klas postaci, o którym było mówione już chyba przy okolicach tam Wielkanocy. Yy, yy, aha, te naprawione błędy. Poczta naprawiono błąd, który nie pozwala oglądać walk po przyjęciu pięciu wszystkich wiadomości o walce. Okej, okay, niech będzie. Yy, nie miałem czegoś takiego, ale ja tam dużo nie przypinam, więc dobra. Yy, tak jak mówię, no, nie ma balansu klas postaci, który miał być który jakby, i obawiam się, że już nie będzie, no bo to są jakby to jest cały ten change log powiedzmy więc jakby, no obawiam się, że już nie będzie, co miało być już mówili o tym tam na streamie, tym oficjalnym chyba w okolicach Wielkanocy no i generalnie no co, wszystkie nowe funkcje to jest no nowy, legendarny log i tyle, nie no słabo, słabo, moim zdaniem bardzo słabo, zwłaszcza, że jeszcze W50 nie ma dodatkowo w ten weekend, a ja też się w sumie nastawiłem że będzie generalnie lipa, nie, generalnie no strasznie moim zdaniem duża lipa no ale dobra, mamy jeszcze środę, czyli jutro. Mamy jeszcze w piątek, czyli dwa dni, które coś zostanie ogłoszone nowego. Nie wiemy jeszcze co, więc zobaczymy. Jutro obstałem, że to będą po prostu eventy, jakie będziemy mieli miejsce w urodzi, Jakie będą miały miejsce w urodziny, ale to jeszcze jutro zobaczymy. Aha, od dzisiaj pamiętajcie, że możecie, jeżeli jeszcze tego nie macie, to możecie urodzinowej itemki już zdobyć na waszych serwerach. Jeżeli gracie na jakimś nowym serwerze, albo jeszcze nie macie tego w klaserze, to możecie od dzisiaj to zrobić. Jeżeli chodzi o szlał węża. Czyli o tego pupila, którego można zdobyć na urodziny gry, to jest on dostępny bodajże dopiero od piątku do niedzieli, czyli przez trzy dni, jak już będzie aktywny ten event urodzinowy faktycznie. No i chyba tyle. Z urodzinowych rzeczy takich in-game powiedzmy, no to chyba, chyba tyle. Itemki już są od dzisiaj możliwe do, zła, do dropnięcia, natomiast ten wąż w wodzie, ten pupil urodzinowy będzie właśnie od piątku do niedzieli, z tego co tam widziałem na niemieckim forum. No i dobra, i tu mamy informację, że aktualizacja zostanie wgrana na całym świecie w czwartek. Jeżeli chodzi o to intro, o którym tam mówili, że jest nowe, to możecie na YouTubie już zobaczyć. To tam kto chce, to sobie niech wejdzie na kanał Shakesa i ogarnie. Raczej to mało osób interesuje, ale może, może kogoś tam akurat to, to tutaj ma link. Albo tam właśnie tak jak mówię, na kanale Shake'sowym. mamy dla Was prezent urodzinowy. Wpiszcie kod BDAJD21 do niedzieli, aby go odebrać. No to pewnie jakiś zepik dostaniemy, pewnie standardowo losowy. Niektórzy dostaną na trzy cechy z dziurą, niektórzy dostaną na wszystkie cechy bez dziury. Tak, jak to miało miejsce ostatnio, tam na przykład na Wielkanoc albo na Walentynki, no ale niech będzie. Taki macie kodzik, możecie z tego co rozumiem, już można go dzisiaj używać. W sumie to czekajcie, w sumie to możemy zerknąć w sensie ja sobie tutaj wejdę na przykład na wojownika to wam od razu powiem, czy to już działa od dzisiaj, będziecie pewnie słyszeć klawiaturę chwilkę, ale to nic, bedaj 20 kupon nodridi, ok czyli, czyli może dopiero czwartkę jak grałem tą aktualizację, nie wiem mniejsza z tym, w każdym razie zapiszcie sobie ten kodzik i na pewno w piątek już na 100% będziecie go mogli użyć, no i dobra i co my tu jeszcze więcej mamy to już przeczytałem, no tutaj będzie stream na twitchu, gdzie będą ten legendarny loch ogrywać, to dlatego w sumie, chyba dlatego w ogóle zrobili, żeby on aktywny od 18, żeby właśnie odpali tego streama i będzie jakaś kampania charytatywna, aby wesprzeć Gaming Aid, no to niech będzie to też git, no i tyle, jeżeli chodzi o aktualizację urodzinową, to tyle lipa, nie podoba mi się, słabiutko nie ma nic ciekawego, tak naprawdę legendarny jak wiadomo, że, by, że będzie, no ale mogliby coś oprócz tego dołożyć, no a tutaj niestety tak to wygląda, zmieniona grafika klejnotów, fajna funkcja, chociaż to nawet nie jest funkcja, to jest po prostu zmiana, delikatna opcja Mijania misji w karczmie za reklamy. No nie wiem, odpowiedźcie sobie sami. Nowe, legendarne itemki. No to wiadomo, że jest legendarnym Lochem. No lipa, nie? Ja jestem zawiedziony, można powiedzieć. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tej aktualizacji. No i jeżeli będzie coś jeszcze ciekawego do nagrania, to oczywiście Wam nagram. I jeszcze dzisiaj o godzinie 16 wrzucę filmik odnośnie kodów na grzybki, które możecie użyć do 10 levela, jak je zdobyć i tak dalej. Wszystko w tamtym filmie pokażę, więc możecie jeszcze wbić na kanał o 16, żeby właśnie zobaczyć sobie no, ten odcinek nie? na ten temat. Także tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!